Jestem Nowochucianinem, urodziłem się jeszcze przed czasem, kiedy zaczęto budować Nowochutę. I całe moje życie praktycznie do studiów było związane z Nowochutą. Zacząłem po prostu intensywnie w czasie podróży i również na miejscu robić zdjęcia na różne tematy. I w pewnym sensie sprowokował mnie kolega, bo wpadł do mnie i mówi, ten zrobił taką książkę. I jakoś mnie to poruszyło, bo oni zrobili książkę na zasadach upakowania, jak leci zdjęć do tak powiedzmy książki. No i to miała być książka. I spowodowało to, że to ja zrobię prawdziwą książkę. I zrobiłem wtedy prawdziwą książkę, pierwszą taką o Etiopii. I to był początek robienia tych książek. Od tego momentu jakby zacząłem fotografować, zbierając pewne tematy w perspektywie, że powstaną z nich takie fotoksiążki. Więc tych fotoksiążek już jest chyba 13. Są tam książki z moimi poezjami, z podróżami, są książki tematyczne o roślinach, o owadach, o powiedzmy miejscach świętych na świecie, którymi się udało odwiedzić, bo zasada jest jedna, że wszystkie zdjęcia, które w tych książkach są, są mojego autorstwa. No i między innymi znalazł się temat, generalnie rzecz biorąc, tak zwanego street artu. Mówię, to jest pojęcie dosyć szerokie. Dyskutowałem tu z wieloma osobami z tego kręgu, którymi się udało dzięki tej książce poznać. Ja mam troszkę szersze zdanie co do street artu. Dla mnie to nie tylko jest graffiti, bo graffiti było na początku, a potem pojawiły się murale, ale według mnie rzeźby przestrzenne to też jest po prostu street art. A tak na upartego, to architektura też jest street artem i tak dalej, i tak dalej. Ta okładka to jest autentyczne zdjęcie z muru, bardzo piękne słowackie miasteczko, Bardejowie. I ona zasugerowała mi po prostu do nadania tytułu tej książce. Graffiti. Can't be stopped. Graffiti nie powinno być nigdy zatrzymane. To jest jeden z najciekawszych murali tutaj w Rio de Janeiro. To jest tak zwany mural olimpijski. On ma 200 metrów długości, tam chyba 15 metrów wysokości. No i tutaj właśnie wędrujemy przez Brazylię. Dochodzimy, to jest Brazylia, dochodzimy, sławne schody. No i teraz jak te schody można zaliczyć? Czy to jest graffiti, czy nie? Był człowiek, który postanowił sobie zmienić swoją uliczkę, to był Chiliczyk mieszkający w Rio, na uliczkę wyłożoną kafelkami. Tych kafelków są tam tysiące, są nawet kafelki z Polski, które mu ludzie przysłali. Niestety zamordowano go właśnie na tej ulicy. To jest całe Rio. I tu jesteśmy w miejscu, które właściwie jakby matką tej książki, czyli Portugalia, która mnie zainspirowała blisko 12 lat temu, gdzie trafiłem na tego typu rzeczy, jako właśnie to jest graffiti. I od tego rozpocząłem zbieranie tych rzeczy. No to jest przykład, jak wygląda sztuka użytkowa. Trudno to nazwać do końca muralami, ale to są takie murale komercyjne na Madagaskarze, które reklamują po prostu wszystko, co można tam po prostu znaleźć. Tutaj jesteśmy w Nepalu, to mnie wstrząsnęło. Prawda? Jak się graffiti, a nawet nie wiem, czy nie wyklejanka, jak się po prostu tworzy wolność, prawda? Robiąc na drutach, z drutu kolczastego, prawda, tworzymy wolność. I tutaj dochodzimy do ciekawej historii, jesteśmy w Iranie. A jest jakiś bojownik, prawda, irański. Państwo pewnie, którzy się trochę interesują, wiedzą, że po zajęciu ambasady amerykańskiej przez tak zwanych studentów irańskich, potem ściany wokół ambasady wymalowano muralami politycznymi, antyamerykańskimi. Ciekawe było to, że mogliśmy tylko obok tego muru przejść. Nie wolno było robić zdjęć, a z boku jechał samochód policyjny, który pilnował, żebyśmy tego reżimu nie naruszyli. Przeszliśmy z żoną na własnych nogach po Krakowie za muralami graffiti ponad 100 km, przejeździłem ponad 400 km i z tym wcześniej zebranym zdjęć zebrałem ponad około 450 zdjęć graffiti i murali, które w tej książce się znalazły. Jesteśmy w Krakowie. Jest tutaj bardzo dużo ciekawych rzeczy. Niektóre się utrzymują do dzisiaj, bo miałem okazję jeszcze sprawdzić, że istnieją. Aczkolwiek sporo tych rzeczy zostało, że tak powiem, no, zatartych przez czas. To jest mural w Muzeum Galicji, to jest mural majański.
No jeden z ciekawszych murali jest w Krakowie, o którym warto wspomnieć, bo malował go Tomasz Wełna. To są pasażerowie. Tutaj szereg rzeczy z Kazimierza, rynek. To są sławne roboty, które zostały ostatnio zniszczone. Kamil Kusko, który jest jednym z największych tutaj twórców w Krakowie. I są takie rzeczy jak pan Mikołaj Rejs, który maluje takie, powiedziałbym, baśniowe rzeczy. No a tutaj jesteśmy w Nowej Hucie i oczywiście na czele mural pana Łukasza Lendy. Na Mistrzejowicach, na ogrodzeniu kościoła jest mural po prostu patriotyczny, związany z najnowszą historią naszej ojczyzny. No, a ten mural jest specjalnie dla mnie sympatyczny, ponieważ ja jestem absolwentem AGH, to był malowany na stulecie AGH. No, to są jedne z najnowszych produkcji, to jest na Alei Pokoju, malowane przez Pieksę, to jest na Kocmyrzowskiej. Znowu NCK. NCK miał taki moment, że był remont, było to pozamykane, zamalowane, ale potem zaczęło się wszystko na nowo. Ja już powiem szczerze, że już nie mam siły, żeby nadążyć, bo tam się wszystko zmienia w kalejdoskopie. Finał jest taki, że zacząłem zbierać autografy twórców. I mówię, tutaj jest jeszcze trochę miejsca, mam parę osób na widoku i będzie to uzupełnione. Mówię, przerwało mi trochę okres świąteczny, podróże. Zima, ale to się wszystko zmienia i ta książka się w tym momencie zakończa.